Chyba żaden z was nie słyszał nigdy o patusanie, podjął Marlow po chwili ciszy, podczas której zapalał starannie cygaro. Ale to wszystko jedno: mnóstwo ciał niebieskich roi się nad nami w nocy. A o wielu z nich ludzkość nigdy nie słyszała, ponieważ znajdują się one poza sferą naszej działalności i nie mają znaczenia dla nikogo prócz astronomów. Im płaci się za to, aby rozprawiali mądrze o składzie ciał niebieskich, ich wadze, ich szlakach, o nieprawidłowościach w ich zachowaniu, o aberracjach ich światła. Jest to coś w rodzaju uczonych plotek. Tak było i z Patusanem. Wspominano znacząco o tym kraju na poufnych zebraniach kul rządowych w Batawii. Szczególnie o jego nieprawidłowościach i aberracjach, a tylko bardzo nieliczne jednostki w świecie handlowym, znale patusan ze słyszenia. Nikt jednak tam nie był i sądzę, że nikt nie miał ochoty udać się tam osobiście. Podobnie jak astronom, tak sobie to wyobrażam, opierałby się stanowczo, gdyby chciano go przenieść na jakieś odległe ciało niebieskie, gdzie byłby odcięty od swych ziemskich dochodów i czułby się oszalomiony widokiem obcego mu nieba. Lecz ani ciała niebieskie, ani astronomowie nie mają nic wspólnego z Patusanem. To Jim tam się udał. Chcę tylko, abyście jasno zrozumieli, że gdyby Stein wysłał Jima na gwiazdę piątej wielkości, zmiana warunków nie mogłaby być większa. Pozostawiwszy za sobą swe ziemskie skazy i reputację, Jim znalazł się wśród zupełnie nowych warunków, na terenie podatnym dla jego bujnej wyobraźni, na wskroś odmiennym i niezwykłym. I zawładnął nim w sposób równie niezwykły. Człowiekiem, który wiedział o Patusanie więcej niż wszyscy inni, był Stein. Przypuszczam, że wiedział nawet więcej niż sfer rządowy. Nie wątpię, iż tam był kiedyś w okresie polowania na motyle albo i później, gdy swoim zwyczajem niepoprawnie starał się okrasić szczyptą romantyzmu tuczące potrawy swej handlowej kuchni. Bardzo niewiele było miejscowości na archipelagu, których by Stein nie oglądał, nim jeszcze zaniesiono tam światło, i to nawet światło elektryczne, w imię wyższej moralności, no i większych zysków. Stein wspomniał o patosanie na zajutrz po naszej rozmowie na temat Jima, gdy przytoczyłem słowa biednego kapitana Brairley. Niech się wpakuje dwadzieścia stóp pod ziemię i niech tam zostanie. Podniósł na mnie oczy z zajęciem i uwagą, jakbym był jakimś rzadkim owadem. To by także dało się zrobić, rzekł, popijając kawę małymi łykami. Trzeba go gdzieś zagrzebać, tłumaczyłem. Nie mam oczywiście na to ochoty, ale biorąc pod uwagę charakter Jima, będzie to chyba najlepsze wyjście. Tak, on jest młody, rozmyślał Stein. Najmłodszy ze wszystkich ludzi na świecie, potwierdziłem. Schön. Otóż jest ten Patusan, ciągnął, nie zmieniając tonu. A tamta kobieta już nie żyje, dodał zagadkowo. Nie znałem oczywiście historii owej kobiety, domyślając się tylko, że Patusan służył jej za grób dla jakiegoś grzechu, wykroczenia czy też nieszczęścia. Niepodobna tu podejrzewać Steina. Jedyną kobietą, jaka kiedykolwiek dla niego istniała, była młoda malajka, zwana przez niego księżniczką, moją żoną, albo, żadzi w chwilach wywnętrzeń, matką mojej Emmy. Kim była tamta kobieta, o której Stein wspomniał w związku z Patosanem, tego nie umiem powiedzieć. Ale z jego aluzji zrozumiałem, że musiała to być na wpół Holenderka. Na wpół malajka, wykształcona i bardzo ładna, o tragicznej, a może tylko żałosnej historii. Najboleśniejszym faktem z jej życia stało się bez wątpienia małżeństwo z pewnym Portugalczykiem z Malakki, urzędnikiem jakiejś firmy handlowej w koloniach holenderskich. Wywnioskowałem ze słów Steina, że ów człowiek był z niezupełnie jasnych przyczyn osobistością nieszczególną i odpychającą. Jedynie przez wzgląd na jego żonę, Stein mianował go dyrektorem stacji handlowej w Patusanie pod firmą Stein i Spółka. Z kupieckiego punktu widzenia, nominacja ta nie okazała się jednak korzystna, przynajmniej jeśli chodzi o firmę, to też po śmierci owej kobiety Stein był skłonny osadzić tam na próbę nowego agenta. Portugalczyk, o którym mowa, nazwiskiem Cornelius, uważał się za jednostkę wybitną, lecz zapoznaną, zasługującą dzięki swym zdolnościom na lepsze stanowisko. Tego człowieka miał zastąpić Jim. Nie myślę jednak, aby Cornelius stamtąd się wyniósł, zauważył Stein. To mnie zresztą nic nie obchodzi. Osadziłem go tam jedynie ze względu na tę kobietę ale zdaje mi się, że została po niej córka, więc jeśli Kornelius będzie chciał zostać, pozwolę mu zamieszkać w Starym Domu. Patusan jest dalekim okręgiem państwa rządzonego przez krajowców. Główna jego sada nosi tę samą nazwę. Z punktu na rzece, odległego jakieś 40 mil od morza, Widać pierwsze domy Patusanu, a jednocześnie ukazują się nad poziomem lasów szczyty dwóch stromych wzgórz, stojących bardzo blisko siebie i przedzielonych głęboką rozpadliną, powstałą jakby wskutek potężnego uderzenia. Dolina między tymi wzgórzami jest właściwie tylko wąskim wąwozem. Gdy się patrzy z osady, oba pagórki wyglądają jak niesymetryczny stożek rozłupany na dwoje. O leciutko rozchylonych polowach. Trzeciego dnia po pełni spoglądałem na księżyc z otwartego dziedzińca przed domem Jim'a, kiedy go odwiedziłem. Jim miał już bardzo ładny dom, zbudowany na wzór krajowy. Otóż księżyc wstawał właśnie za owymi wzgórzami. Na tle jego rozproszonego blasku obie sylwety pagórków zarysowały się najpierw w głęboką czernią, a potem na dnie rozpadliny ukazała się prawie zupełnie okrągła tarcza rozżarzona do czerwoności i sunęła w górę między ścianami, aż wreszcie wyplenęła nad szczyty, jakby uchodząc z rozwartego grobu w cichym triumfie. – Wspaniałe – rzekł Jim u mego boku. – Czy nie warto tego zobaczyć? Uśmiechnąłem się na to pytanie pełno osobistej dumy, można było pomyśleć, że to Jim brał udział w urządzeniu tego widowiska, jedynego w swoim rodzaju. Miał wpływ na tyle spraw w Patuzanie spraw, które znajdowały się, że tak dalece poza zasięgiem jego działalności, jak ruchy gwiazd i księżyca. Było to niepojęte, a jednak stanowiło właśnie odrębność roli, którą obaj ze Steinem narzuciliśmy niechcący Jimowi, w tym jedynie celu, aby usunąć go z drogi, rozumie się, jego własnej. Zmierzaliśmy przede wszystkim do tego. Choć przyznaję, może istniała jeszcze inna przyczyna, która na mnie trochę wpłynęła. Miałem właśnie wrócić na pewien czas do Anglii i kto wie, czy nie pragnąłem, raczej podświadomie, osadzić gdzieś Jima, Rozumiecie? Osadzić go gdzieś przed wyjazdem. Wracałem do kraju, a on właśnie stamtąd do mnie przybył ze swą nieszczęsną zgryzotą i niejasnymi uroszczeniami. Jak człowiek dyszący pod ciężarem, który go przywalił wśród mgły. Nie mogę powiedzieć, abym go kiedykolwiek widział wyraźnie. Nawet i dzisiaj, po naszym ostatnim spotkaniu. Ale zdawało mi się, że im mniej go rozumiem, tym bardziej czuję się z nim związany w imię tych wątpliwości, które stanowią nierozłączną część ludzkiego poznania. O samym sobie wiedziałem niewiele więcej. A przy tym, powtarzam, wracałem do kraju. Do tego kraju tak odległego, że wszystkie jego domowe ogniska zlały mi się w jedno ognisko, u którego najskromniejszy z nas ma prawo zasiąść. Tysiące nas wędrują po obliczu ziemi, sławni lub nieznani, zarabiający za oceanem na rozgłos, na bogactwo lub tylko na suchy chleb. Ale zdaje mi się, że dla każdego z nas powrót do kraju musi być jakby. Zdaniem rachunku. Wracamy, aby stanąć wobec naszych zwierzchników, krewnych, przyjaciół, tych, którym jesteśmy winni posłuszeństwo, i tych, których kochamy. Lecz nawet ludzie nie mający ani jednych, ani drugich, zupełnie swobodni, samotni, pozbawieni wszelkich więzów i obowiązków, nawet ci, których nie oczekują kochane twarze i dobrze znane głosy. Muszą się spotkać z duchem przenikającym kraj, duchem, którego pełno jest pod niebem, w powietrzu, w dolinach i na pagórkach, na polach, w wodzie, w drzewach, z niemym przyjacielem, sędzią i natchnionym doradcą. Mówcie sobie, co chcecie, lecz jeśli pragniemy w swoim kraju zaznać radości, odetchnąć jego spokojem i spojrzeć w oczy jego prawdzie. Musimy wrócić z czystym sumieniem. Może to wszystko wyda się Wam po prostu sentymentalizmem, ale naprawdę bardzo niewielu z nas czuje ochotę, lub też posiada umiejętność świadomego spojrzenia w głąb znanych nam wzruszeń. Zaprzątają nas kobiety, które kochamy, mężczyźni, których szanujemy, tkliwość, przyjaźń, różne szczęśliwe sposobności. Rozrywki, ale faktem jest niezaprzeczonym, że nagrody swej trzeba dotknąć czystymi rękoma, aby nie obróciła się w zeschle liście i ciernie. Zdaje mi się, że ludzie zupełnie samotni, ci, co nie mają ani własnego ogniska, ani przywiązania bliskiej istoty, którzy powracają nie do domu, ale do kraju, aby zetknąć się z jego bezcielesnym, wiecznym, niezmiennym duchem, że oni właśnie rozumieją najlepiej jego surowość, jego zbawczą siłę i laskę, którą jest jego przedwieczne prawo do naszej wierności i do naszego posłuszeństwa.